Plagą współczesnego chrześcijaństwa jest brak zaufania co do swojego wiecznego zbawienia. Wielu chrześcijan ulega takiej, szczególnie w Polsce jest to popularne, ponieważ tak katolicyzm naucza i po takim iluś tam latach spędzonych w katolicyzmie, bardzo łatwo nam dalej tak myśleć, że nie jesteśmy zbawieni z łaski. Czyli całkowicie z dobroci Boga, że w Chrystusie przebaczone mamy wszystkie grzechy, mamy już zagwarantowane niebo, i już niezależnie co zrobimy dobrego czy złego, to i tak będziemy w niebie, nie ze względu na nasze zasługi, tylko na zasługi Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan po cichu jednak myśli, a jednak muszę coś dołożyć, muszę wytrwać, muszę zasłużyć jakoś, nawet niektórzy tak mówią. Ale jeśli by tak było, to znaczy, że duch święty, Bóg, duch święty, by się pomylił. No, zaraz wam to udowodnię. Zobaczcie. List Efezjan, pierwszy, pierwszy rozdział, mówi do chrześcijan, trzynasty werset. W nimi wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię, zbawienia waszego i uwierzyliście w niego. Jeśli usłyszałeś Ewangelię, uwierzyłeś w Jezusa, Zostaliście zapieczętowani obiecanym duchem świętym. Zostałeś już zapieczętowany obiecanym duchem świętym. I dalej, który jest rękojmą dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Jesteś w Chrystusie. To znaczy, że masz ducha świętego. A on jest rękojmą, czyli Bożą gwarancją, tego, że znajdziesz się w niebie, on się nie pomylił.